Wolność słuchania wymaga wspierania. patronite.pl/radiownet. Startujemy raz jeszcze. Łukasz Jankowski, witam państwa ponownie w Kurierze w samo południe. No to teraz czas wziąć trochę polskiej, ale i nie tylko polskiej polityki za rogi. Zacznijmy od tego, co wydarzyło się w dniu wczorajszym i cały czas trwa za Waszyngtonem, bo wizyta premiera w zasadzie się skończyła, ale prezydent ciągle jest w Stanach, ciągle się spotyka. Naszym gościem profesor Mieczysław Ryba, politolog katolicki, Uniwersytet Lubelski, kandydat Prawa i Sprawiedliwości na radnego sejmiku województwa Lubelskiego. Chociaż profesor jest bezpartyjny. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry, kłaniam się. No dobrze, to zacznijmy trochę od tego sytuacji, tej sytuacji za oceanem. I prezydent, i premier byli u Joe Bidena, porozmawiali, były uściski, były uśmiechy, były deklaracje. Co dla Rzeczpospolitej z tego spotkania wynikło, panie profesorze? No, przede wszystkim kwestia dozbrojenia armii, która nie tylko w sensie deklaratywnym, ale realnym nie mogłaby się zrealizować, zwłaszcza jeśli mówimy o zgodzie na sprzedaż najnowocześniejszego sprzętu i kredytowania tej sprzedaży, co naturalnie ma swoje znaczenie, co też jasno sugeruje, że Amerykanie są zainteresowani silną obecnością w tej części Europy i są zainteresowani tym, ażeby ta część Europy była na tyle silna militarnie, by się skutecznie przed ewentualną agresją rosyjską bronić. To jest ważna rzecz. Ważna też, no to wszystko wiadomym jest, było realizowane za czasów rządów pisowskich. W tej chwili tak do końca to różnych rzeczy nie wiemy. Pamiętamy takie też wypowiedzi niektórych przedstawicieli tej koalicji rządzącej jeszcze przed wyborami, gdzie mówiono, że trzeba będzie weryfikować różnorakie zamówienia zbrojeniowe i przyglądać się każdemu z osobna. Wydaje się, że ta wizyta, czy też to spotkanie z Bidenem i z otoczeniem miało też na celu, ażeby to raz przeciąć mocno. Dla samego oczywiście Tuska nie jest to komfortowe, no bo widać, że Andrzej Duda o wiele lepiej sobie w sensie kontaktowym radzi w tym względzie. To znaczy jest jak gdyby symbolicznym kontynuatorem polityki PiS-u, więc tu jest łatwość, ponieważ polityka PiS-u była jednoznacznie nastawiona na to, ażeby tę współpracę z Amerykanami pogłębiać, kontynuować. No, inaczej z Tuskiem. No, słyszymy, że Donald Tusk tam gdzieś będzie chciał trójkąt weimarski kreować, czy robić spotkanie w Berlinie notabene. No, to też ciekawe. A żeby szybciutko się zapytać, co może i czy może. No bo wiemy, oczywistą jest rzeczą i dla nikogo nie jest to tajemnica, że jest o wiele bardziej związany z Berlinem niż z układem amerykańskim. I rzeczywiście to będzie miało swój wyraz w spotkaniu już w piątek. Trochę taki nagły szczyt trójkąta weimarskiego. Tam już nie będzie prezydenta, będzie sam premier Donald Tusk, będzie prezydent Macron i będzie kanclerz Scholz. No i w takim formacie Donald Tusk. No tak, ale proszę, przypomnijmy sobie, że kiedy był Joe Biden w Warszawie i różne były tego typu spotkania w czasie wojny, to wówczas polski rząd raczej starał się zapraszać kraje środkowoeuropejskie, bukaresztańska dziewiątka i tak dalej, no widząc tu wspólnotę interesów. No Donald Tusk kreśli ją inaczej, zresztą no tak się też spodziewaliśmy. Też wydaje się, że jest w pewnej kropce, bo pytanie jest, jakie oczekiwania są Niemiec wobec niego i jak te oczekiwania Niemiec mają się do tego, czego oczekują Amerykanie. Notabene realny dostarczyciel bezpieczeństwa i realny dostarczyciel w tej chwili broni. Tam jeszcze, zdaje się, kwestia była też elektrowni atomowych poruszana. No wiadomym jest, że Francuzi są zainteresowani w tym biznesie uczestniczyć polskim, a Amerykanie no, mają już pewne kontrakty czy pewne porozumienia podpisane, że oni tutaj wchodzą w tą kwestię energetyczną. No to cały splot różnych rzeczy, które będzie musiał Tusk jakoś rozwiązywać. Na razie jego działania w tej różnej materii to są działania pozorowanego audytu różnych spraw.
i wielkiej wizji jakiejś tu nie było. To, co usłyszeliśmy w Waszyngtonie, no to jest bardzo ważne. Ma pytanie, czy będzie realizowane. No i zobaczymy, jak dalej będzie radził sobie Donald Tusk, ale wydaje się, że są istotne sprawy bezpieczeństwa, polityki zagranicznej, wojny u bram, ale są też sprawy takie dla polityków równie istotne. Tymi sprawami jest chociażby osobista kariera i teraz zdaje się, że takie sprawy stara się załatwić Radosław Sikorski, który wiele osób mówi, wszystko co robi, robi po to, ażeby uzyskać takie komisarza do spraw obronności, bo taka funkcja ma się pojawić. Ma być kolejny urząd europejski właśnie w randze komisarza zajmujący się niczym innym jak bezpieczeństwem. Można działania rządu i Donalda Tuska i samego Sikorskiego w tym kontekście rozgrywać, że po prostu wszystko idzie o to, aby uzyskać odpowiednią tekę w Komisji Europejskiej. No tak, tylko Komisja Europejska, czy w ogóle Unia Europejska nie zapewni nam bezpieczeństwa. Sama Europa tego nie zrobi, nawet gdyby bardzo chciała, ze względu na taki, a nie inny stan armii i kompletne rozbrajanie się przez kilka dekad. No co może w takim razie taka funkcja komisarza do spraw obronności stanowić i po co to by miało ewentualnie być? No, wszyscy się dozbrajają. No i pytanie jest, gdzie kupują sprzęt? No to jest, bo się mówi o tak zwanych wspólnych zakupach unijnych sprzętu. No to wiadomym jest, że jeśli my w tej chwili, czy za czasów rządów PiS-u decydowaliśmy się na zakup uzbrojenia amerykańskiego, uzupełnionego koreańskim, no to nie jest ani to nie są Niemcy, ani to nie są Francuzi, a to są wielomiliardowe kwoty. Więc pytanie jest, jak przekonać tamte Paryż czy Berlin, żeby Sikorskiego robić komisarzem w tej materii. No, w taki sam sposób, jak karakale były kupowane u końca, prawda, prezydentury Bronisława Komorowskiego, no i tamtych rządów. No to jest mniej więcej ten sposób prowadzenia polityki, czyli chcemy udrożnić karierę Donalda Tuska i jego plany. No wtedy takie miał plany być. Takie miał plany. Nie wiem, czy dalej uda się usłyszeć głos pana profesora. O, chyba wróciliśmy, panie profesorze. Tak. A generalnie sprawa no, można powiedzieć, interesów polskiego gdzieś była na marginesie. No nie daj Boże, żeby w czasie wojny, no jesteśmy w dobie wojny, w ten sam sposób podchodzić do sprawy z zakupów broni i dozbrojenia Armii Polskiej dzisiaj, że kariera jednego czy drugiego polityka, a interesy narodowe gdzieś w kącie. Tak, że nagle się okaże, że kupimy jakiś sprzęt droższy, gorszy i nie dający takiej ochrony międzynarodowej od Francji czy Niemiec, byleby tylko Radosław Sikorski upragnioną tekę dostał. No problem jest taki, że i Francja, i Niemcy przeżywają swoje problemy gospodarcze, duże problemy gospodarcze. Też takie zakupy różnorakie, tak jak w energetyce, no, nagle kupujemy na potęgę wiatraki, tak w przemyśle zbrojeniowym. Możemy zejść z jakiejś linii, jakiejś logiki zakupów tych z oceanu, sprawdzonej broni na różnych frontach, notabene amerykańskiej, na rzecz no, jakichś właśnie transakcji mających czysto i tylko i wyłącznie kontekst polityczny, ale w wąskim tego słowa znaczeniu, czyli nie geopolityczny, nie ściśle militarny, ale po prostu spłacania długów za tę antypisowską kampanię w Brukseli, która była realizowana przez wiele lat. No i ktoś przejął władzę, ktoś ma jakieś ambicje i za to będzie płacił, no ale pytanie, jaką walutą? Walutą najtańszą, czyli stanowiskami, bo to w sumie niewiele kosztuje. Panie profesorze, a wracając do polskiego poletka, jak ta wizyta może wpłynąć na kampanię wyborczą? Ktoś tutaj, mówiąc brzydko, coś ugrał dla siebie w Waszyngtonie? Donald Tusk, a może prezydent Andrzej Duda? Bo wydaje się, że tam były takie akcenty polityki krajowej.
Wiele osób mówi, szczególnie w wystąpieniu pana premiera, który nie zmarnował okazji, żeby tutaj troszeczkę ugrać w wypowiedzi swój prywatny, krajowy interes. No tak, no mówił, że będzie, że to w praworządności. No, łamiąc prawo, mówi o praworządności. No to taka specyfika Donalda Tuska. Drugie to są te jego ciągle jakieś pretensje i takie ataki. I one się pojawiają i tam w stosunku do speakera Izby Reprezentantów, prawda, co do pomocy na Ukrainie, więc tak, takie przytyczki w stosunku do Donalda Trumpa, niepokoje, które deklaruje tuż przed wyborami za kilka miesięcy, które mają się odbyć, więc to są rzeczy, które no to one nie przyniosą, nie sądzę, żebym tu przyniosł jakieś wielkie zyski na forum krajowym, ale z tym może pojechać do Berlina, bo jak wiemy, Trump i jego ekipa nie są mile widziane ani w Berlinie, ani w Paryżu, więc pewnie to nie tyle adresuje ten przekaz do wyborcy polskiego, ale bardziej do mocodawców brukselskich. No ale to są rzeczy, które niepokoją. Natomiast nie sądzę, żeby tutaj którakolwiek ze stron zbyt dużo ugrała czy straciła, no bo był premier i był prezydent podczas tej wizyty. Ona była udana i to się jakoś zbilansuje, czy zbalansuje. Naszym gościem profesor Mieczysław Ryba, politolog. Na państwo słuchają nas dzięki wsparciu i zaangażowaniu naszych patronów na patronite.pl/radiownet. Wszystkim patronom bardzo serdecznie dziękuję. To teraz trochę już takiej czystej naszej krajowej polityki, a tutaj w tle tej wizyty jednostkowa informacja, ale może warta odnotowania. Premier, rząd i minister spraw wewnętrznych, pan Kierwiński, odmawia przedłużenia ochrony premierowi Mateuszowi Morawieckiemu, mimo że ten o taką ochronę prosił, motywując to faktem, że dostaje cały czas dość liczne pogróżki pobicia, ale też pogróżki śmierci. Mimo to ochrona SOP-u została zdjęta. Parę miesięcy temu podobne pogróżki, jeszcze jak nie był premierem, dostał Donald Tusk, natychmiast mu ochrona została przydzielona. Zwykła ludzka złośliwość, czy może coś więcej? Prymitywizm swoisty w działaniu, taki bym powiedział rodem z PRL-u, czyli mścimy się w jakiś sposób i tak dalej. No też on wyszedł podczas demonstracji rolniczych. No metody prowokowania rolników, powiedzmy sobie uczciwie, nie są nowoczesne. To są rzeczy, które bardziej przypominały taki post-PRL, a nie jakiekolwiek nawet, byśmy powiedzieli, cyniczne, ale w nowoczesnym tego słowa znaczeniu działania różnych polityków czy rządów krajów europejskich. No tutaj no małość jednak, no bo pamiętajmy, że ten długi czas rządów prawicy i strasznie ostra kampania medialna antypisowska, ona wygenerowała u wielu ludzi realną nienawiść i szaleńców nie brakuje. I to może też być niebezpieczne dla samego byłego premiera? No oczywiście, no, oczywiście, że tak. No szczególnie no, on reprezentował, symbolizuje pewne rządy, które, jak wiemy, rządy już minęły, ale nienawiść ciągle jest sączona. Proszę zwrócić uwagę, że trochę mieliśmy tragedii na gruncie polskim, różnych wydarzeń i w tym względzie racjonalny minister spraw wewnętrznych, no przecież nie mówimy tutaj o dziesiątkach osób, ale o jakichś standardowych postaciach, nawet opozycji powinien w jakiś sposób to uwzględniać. No, to trudno znaleźć argument, który by usprawiedliwiał taki sposób zdejmowania. No, chcę zamanifestować, że te rządy zupełnie nie wymagają jakiegokolwiek szacunku, ochrony, niech sobie sami radzą. No chyba o to chodzi.
I to jest taki przekaz, który płynie. To już na koniec przejdźmy do tego, co, czym na pewno będą żyli Polacy, czyli decyzje polityczne i ekonomiczne rządu Donalda Tuska. Najpierw zacznijmy od kryzysu. Szefowa klubu Lewicy nie żałuje, możliwe, że nie żałuje swoich słów wobec marszałka Sejmu, gdzie napisała, że ma trzy kropki ze swoim spokojem w kontekście aborcji. Kryzys aborcyjny zaszkodzi temu rządowi w ocenach, w notowaniach politycznych, czy każdy ugra swoje, lewica trochę się utuczy, a Szymon Hołownia będzie mógł pozować na konserwatystę, każdy będzie wygrany. Jaki będzie polityczny bilans kłótni w koalicji o aborcję? No tak do końca, to nie da się bez strat to wszystko prowadzić, bo to jednak prowadzi do swoistych rozczarowań w takim czołowym elektoracie, zwłaszcza, że Platforma też obiecywała te aborcyjne rzeczy. Też ten elektorat Hołowni nie jest wcale taki konserwatywny, jakbyśmy to chcieli widzieć, może bardziej PSL-owski, ale jak tam badania wskazują, to tutaj Hołownia nie ma aż tak dobrze. No i to się gdzieś tam rozgrywa, ale to się nie rozgrywa na linii Platforma, te przystawki, tylko między przystawkami. To widać, że Tusk chyba też z tego się trochę cieszy, bo on no, jako cel na pewno ma też osłabienie Szymona Hołowni jako potencjalnego kandydata na prezydenta. Nie sądzę, żeby go chciał widzieć w tej roli, w związku z czym wszelkie uderzanie takie w jego wizerunek, takiego człowieka, który wszystkich łączy, balansuje nad tym wszystkim, jest dobre. Tak jak z punktu widzenia prawicy, no proszę zwrócić uwagę, że to pod Sejmem ta bijatyka, która była zaaranżowana, zresztą Hołownia się spotykał z rolnikami, to też moim zdaniem jest kamyczek do tego procesu osłabiania wizerunkowego Hołowni, jego partii. Jeszcze wyszła ta afera związana z finansowaniem kampanii wyborczej, przypominamy, to było grzane. I myślę, że takich rzeczy jeszcze będzie trochę. Tak jak mówiłem, w celu wyeliminowania jakiejś konkurencji po bokach, jeśli mówimy o strategicznym celu, jakim jest wygranie kampanii prezydenckiej. To jest tak, że kwestią aborcji pan marszałek Hołownia zamknął sobie możliwość dostania się do drugiej tury. Wiele osób mówi właśnie teraz, właśnie tutaj, tracąc liberalny elektorat, Szymon Hołownia no, przypieczętował swój los, że do drugiej tury się nie dostanie, w drugiej turze będzie ktoś z PiSu i ktoś z Platformy. Pewnie tak, ale nie wiem, czy z tego powodu, lub na pewno nie tylko z tego powodu. Trzecia droga jest już nie pierwszy raz stawiana w takiej sytuacji, że nie ma miejsca dla niej, że są dwa obozy mocno ścierające się, skonfliktowane i znika ta marka. To znaczy tam trzecia droga jest tylko nazwą i jeśli ta nazwa zostaje wytarta, zagumkowana, przypruszona różnymi konfliktami, to jest sam Szymon Hołownia, który taką rolę chciał odgrywać, takiego arbitra sporów politycznych. No dla takiego arbitra nie ma miejsca, bo musi sędziować po której stronie. I on sędziować jest zmuszony na korzyść Tuska, na korzyść Platformy, na korzyść jednak tamtej strony. Czasem się wyłamuje, więc troszkę tam też traci, jak z tą aborcją. Natomiast w istocie no, trudno inaczej powiedzieć, jak to, że się gubi. Gubi się, a pytanie, czy nie gubi się cała koalicja rządząca, to już ostatni temat o kwestie ekonomiczne. VAT na żywność zostanie podniesiony od 1 kwietnia. Lewicowa minister pracy i polityki społecznej cieszy się, że to będzie po świętach Wielkiej Nocy, co warto notowania, lewica, ta skrajna, także święta katolickie uznaje i obchodzi. Cieszy się, że to będzie po świętach, bo Polacy wtedy więcej kupują, a już święta miną, to już będą mogli z łatwością przełknąć wyższe ceny. Takie kwestie jak VAT na 3 miesiące po wyborach mogą wpłynąć na nastroje wyborcze, czy raczej wyborcy jeszcze dużo Tuskowi i tej koalicji wybaczą, no bo jest ten efekt świeżości. Jak to jest w politologii, panie profesorze? Dużo wybaczą, ale to są kamyczek do kamyczka.
to się zbiera, no bo to owszem, to jest po świętach Wielkiej Nocy, ale przed wyborami samorządowymi i przed eurowyborami, więc no, są to sygnały, bo to pamiętajmy, że te sygnały nie tylko odbierają konsumenci, ale te sygnały odbierają też sprzedawcy i producenci żywności, którzy wiedzą, że na tym stracą, no bo podwyższone ceny powodują mniejszą konsumpcję, to jest jakiś system naczyń połączonych, w związku z czym tak naprawdę to do końca trudno zrozumieć, dlaczego oni to robią przed wyborami. I to jest jednak pytanie, które, z którym Państwa zostawimy. Profesor Mieczysław Ryba, politolog, wykładowca akademicki, był naszym gościem. Dziękuję bardzo za rozmowę. Kłaniam się. A jeszcze jedno pytanie na koniec o wybory samorządowe. Pan w nich startuje. Prawo i Sprawiedliwość jest gotowe na szeroką koalicję z Konfederacją, zwłaszcza z Ruchem Narodowym, bo od tego może zależeć los sejmików w województwie i lubelskim, ale też podlaskim, być może świętokrzyskim, być może małopolskim, a być może w innych także, ale w tych czterech to jest bardzo prawdopodobne, że albo duża koalicja i część Konfederacji razem z całą Lewicą i innymi partiami, albo z PiS-em. Jak to będzie wyglądać? Mi się wydaje, że to jest bardziej pytanie do Konfederacji. Ja nie sądzę, żeby mogli sobie pozwolić, bo to jednak sejmiki to jest taka już część ważnej polityki, wprawdzie samorządowej, ale jednak ma wymiar ogólnokrajowy, żeby sobie pozwolili na koalicję z Lewicą. To strasznie by ich obciążało, no więc pewnie są możliwe takie koalicje. One wtedy nie mają tych obciążeń, różnych sporów parlamentarnych, rządowych, które rzeczywiście no, blokowały takie możliwości koalicyjne na gruncie ogólnokrajowym, ale samorząd rządzi się nieco innymi prawami. I o tych prawach mówił w naszej antenie profesor Mieczysław Ryba. Dziękuję bardzo za rozmowę. Kłaniam się. Do usłyszenia, do zobaczenia. Na zegarze godzina 12:57. Tym samym kończymy Kurier w samo południe. Ta audycja była możliwa do zrealizowania dzięki wsparciu naszych patronów na patronite.pl/radiownet. Ja bardzo dziękuję pani Teresie, pani Regini, pani Danucia oraz panu Jarosławowi i panu Grzegorzowi. To osoby, które albo dopiero co odnowiły swoją subskrypcję, albo dołączyły po raz pierwszy do grona patronów Radia Wnet. Niemniej, czy to jest odnowienie subskrypcji, czy to jest zarejestrowanie się po raz pierwszy, jako nasz patron, bardzo serdecznie mi tej piątce najnowszych patronów, ale także wszystkim z Państwa, którzy nie tylko słuchają, ale także budują radio, także poczuwają się tej odpowiedzialności, że skoro jest taki XIX-wieczny wymiar mediów, że ma swoich subskrybentów, ma swoich czytelników, słuchaczy, którzy się poczuwają do tego, aby w ten sposób o to swoje medium dbać. I dobrze, że osób o takim nastawieniu jest dużo, ponad 3000, bo to pozwala, aby nasze audycje docierały do Państwa i za pomocą fal FM, i za pomocą internetu, czy także za pomocą kanału w mediach społecznościowych, chociażby YouTube, wszędzie, gdziekolwiek Państwo nas słuchają. Bardzo serdecznie dziękujemy, zwłaszcza tym, którzy nie tylko słuchają, ale współtworzą nasze radio na platformie patronite.pl/radiownet. Raz jeszcze bardzo, bardzo dziękuję. Godzina 12:59, a my teraz zaprosimy już za chwilę na serwis informacyjny, który dla Państwa przygotował albo Jakub Duszak, albo ktoś inny, może Adrian Grałek, zobaczymy jak będzie. A ja uprzedzę tylko informację jedną wiadomością z ostatniej chwili. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uchylił decyzję środowiskową generalnego dyrektora ośrodka środowiska dotyczącą kontynuacji wydobycia węgla w kopalni Turów. I to być może oznacza poważne kłopoty dla polskiej energetyki, ale o tym, co to oznacza, postaramy się Państwu powiedzieć już za kilkadziesiąt minut, a na pewno w popołudniu wnet po godzinie 16, aczkolwiek może uda się wcześniej. Teraz wybiło się na 13. Kończymy Kurier Samopołudnie. Czas na serwis informacyjny.